Planowanie dzienne jest równie ważne jak planowanie tygodniowe. Zaraz Ci powiem dlaczego i jak to zrobić. Natomiast przypomniała mi się historia o uczestniczce naszego szkolenia. Przez 4 tygodnie planowała dziennie i na końcu szkolenia, jak zobaczyła nasz raport, to mówi: panowie, ale proszę, usuńcie tą rekomendację o planowaniu dziennym, bo ja się lepiej czuję, gdy sobie stawiam cele tygodniowe. Zaraz Ci wytłumaczę, dlaczego kiepskim pomysłem jest stawianie sobie tylko celów tygodniowych, ale nim o tym, to parę słów o mnie. Nazywam się Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania. Więcej znajdziesz na stronie fruga.net i tego typu podpowiedzi jak dzisiejsze znajdziesz nie raz, nie dwa, ale pewno 10 czy 20 razy na moim kanale YouTube'owym. Ale przechodzimy już do meritum, czyli do planowania dziennego. Dlaczego przekonuję Ciebie i innych, dlaczego moich uczestników męczę przez 4 tygodnie codziennym planowaniem? Dlaczego planowanie dzienne jest tak ważne? Czym się różni od planowania tygodniowego? No bo jest tak naprawdę różna charakterystyka tego, gdy planujesz tygodniowo i dziennie. Tygodniowo masz pewne kamienie milowe. Możesz sobie powiedzieć, że układasz projekt i patrzysz tydzień po tygodniu, jakie kawałki projektu mają się odbyć. Natomiast dzień w dzień, każdego dnia, mając podzielone kamienie milowe na mniejsze zadania, patrzysz, co zrobiłaś, co zrobiłeś i czy wciąż jesteś na ścieżce projektowej. Także planowanie dzienne jest dużo lepszym sposobem sprawdzania, czy mi dobrze idzie, niż tylko planowanie sobie raz na tydzień. I to ma zastosowanie różnych pracowników, w różnym rodzaju prac. Ta osoba, która prosiła, żeby zalecenie planowania dziennego wykreślić z raportu, to była osoba, która pracowała jako handlowiec. Ta osoba dzień w dzień sprzedawała. Skąd była jej obawa planowania dziennego? Dlaczego wolała, żeby jej przełożeni nie zobaczyli naszego zalecenia o planowaniu dziennym? Z prostego powodu. Jej szefowie tydzień w tydzień szczegółowo ją rozliczali z tego, jak zrealizowała plan tygodniowy. I była obawa, że jak szef zobaczy naszą rekomendację celów dziennych, to że szef rozpocznie dzień w dzień pilnowanie jej z tego, co robi. I wtedy zamiast być zmotywowanym pracownikiem, będzie pracownikiem, który będzie przytłoczony przez szefa. W związku z tym, cośmy powiedzieli, powiedzieliśmy, w raporcie będzie tylko i wyłącznie napisane, że jeżeli pracownik ma chęć i gotowość, żeby samodzielnie dla siebie stawiać plan dzienny, to jest to pozytywna rekomendacja, natomiast nie rekomendujemy, żeby szef się w to wtrącał. I to było tym wyjściem, które ułatwiło. Planowanie tygodniowe, planowanie dzienne. Planowanie tygodniowe to jest bardzo ważne, ale ma zupełnie inny charakter niż dzienny. W planie tygodniowym potrzebuję sobie spojrzeć na to, co mi się udało zrobić w tym tygodniu. Taka pewna inwentaryzacja, co w poprzednim tygodniu zrobiłem, co mam do zrobienia na kolejny tydzień, rzucenie okiem, co jest w kalendarzu, jakie są zadania. No właśnie, co jest w kalendarzu i jakie są zadania. Mówiąc o planowaniu dziennym, nie mówimy o tym, żeby porozpisywać zadania w konkretne godziny. Raczej potrzebujemy 2 narzędzi. Potrzebujemy listy zadań i potrzebujemy kalendarza. W kalendarz wpisujemy spotkania, które mamy. Natomiast każdego dnia na liście wypisuję sobie to, co mam do zrobienia w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Co więcej, zależnie od kontekstu danego dnia wybieram takie czy inne zadania. Jeżeli danego dnia jestem w podróży, może nie jest tak ekstremalne jak ten facet, który tutaj w lesie sobie siedzi z biurkiem, ale jeżeli jestem w pociągu większość dnia, to inne zadania sobie na ten dzień przygotuję, niż te, jeżeli mam dzień w biurze, w moim studio i na przykład mogę nagrywać materiał taki jak dziś. Co więcej, mieszkam w wiosce pod Warszawą. Jeżeli raz na jakiś czas zbieram się do Warszawy na spotkania, to kontekstem jest dzień spotkań. Wtedy staram się planować w danym dniu różne spotkania. Czyli żeby planować to, co jest adekwatne w danym kontekście. Oraz to jest bardzo ważne, szacuję, ile mi zajmą poszczególne zadania. Wiem, że mam danego dnia na przykład 8 albo 10 godzin pracy własnej. Układam sobie zadania w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych i szacuję, ile jednostek czasu zajmą mi poszczególne zadania. Wtedy z grubsza widzę, ile jestem w stanie dzisiaj zrobić. I nawet jeżeli nie wypełnię całego dnia wszystkimi zadaniami, ale po ich ułożeniu wiem, że posuwam się w pewnej ustalonej kolejności. Natomiast to, co mówiłem wcześniej, jest niezwykle ważna podmiotowość, autonomia w planowaniu dziennym, czyli ten materiał, ten przekaz, który tutaj przekazuję, jest dla Ciebie, dla osoby, która ma sobie zaplanować dzień, natomiast bynajmniej nie jest to informacja dla szefów. Szefie, rozpocznij ścigać swoich ludzi dzień po dniu. To nie o to chodzi. Planowanie dzienne ułatwia nam skuteczność osobistą, jeżeli będziemy podmiotowi, jeżeli to my zdecydujemy o tym, że planujemy dziennie. Dobrze, natomiast myślę, że czas już przejść do rekomendacji, czyli jak planować dziennie. Skoro mówiłem, to jest takie ważne, żeby był plan dzienny, żeby w planie dziennym porozbijać sobie na mniejsze kawałki, które dadzą się zlewać w ciągu dnia albo kilku godzin, porozbijać kamienie milowe, te większe, tygodniowe czy wielotygodniowe. No to teraz pytanie, jak to zrobić? Już podpowiedziałem wcześniej, że potrzebujemy mieć dwa rodzaje narzędzi, czyli i kalendarz, i listę zadań. W kalendarz wpisujemy spotkania z konkretną datą, godziną, na listę zadań to, co jest do zrobienia. Nie mieszajmy tego. W kalendarzu, jeżeli masz potrzebę zablokowania czasu na wykonanie własnych zadań, to wpisz sobie w kalendarzu blok na przykład 2- albo 3-godzinny, praca własna, ale nie wpisuj do kalendarza konkretnych zadań. Zadania nie będą na liście zadań. Dlaczego? Bo w momencie, gdyby coś się stało, masz jakieś zakłócenie podczas danego dnia i w tym momencie, kiedy zamierzałaś mieć pracę własną, nie masz pracy własnej, no to wciąż zadania są na liście. Gdyby one były w kalendarzu, jest niebezpieczeństwo, że one by ci umknęły, gdy wrócisz do kalendarza następnego dnia albo za 2 dni. Bardzo ważnym też podejściem jest tak zwane robienie przeglądu, inwentaryzacji, czyli patrzenie, co mi poszło, co mam do zrobienia. Dobrą zasadą jest też przy planowaniu dziennym, że robię sobie plan na początku dnia, w połowie dnia taki cząstkowy przegląd, patrzę, gdzie jestem, jeśli chodzi o dany dzień, w jaki sposób potrzebuję ewentualnie naprostować to wszystko i pod koniec dnia podsumować sobie, zobaczyć, jak mi dzisiaj poszło, co dzisiaj zrobiłem, co dzisiaj zrobiłam. Być może dobrym pomysłem jest to, żeby wciągać innych w planowanie. Myślę, że ważne jest, żeby planować tygodniowo wobec zespołu, czyli tak jak mówiliśmy o tej mojej kursantce, której szef narzucał planowanie tygodniowe. To miało swój sens, bo organizacja była sterowna dzięki temu w kategoriach tygodniowych i na pewno warto w kategoriach tygodniowych raportować, pokazywać innym, jak to działa. Czy w kategoriach dziennych chcemy wciągać innych, robić sobie dzienne stand-upy, to zależy od tego, co jest nam wygodniej. Jeżeli jest ci wygodniej, motywacyjnie wygodniej, to żeby mieć kilka osób, które są współpracownikami, znajomymi i będziecie sobie nawzajem mówić o planach dziennych, bo to was będzie motywować, to róbcie w ten sposób. Jeżeli łatwiej ci będzie robić to samodzielnie, bez wciągania innych, to też jest dobry sposób. No i reasumując, każdego dnia warto też zdawać sobie sprawę, że mamy zadania w różnym kolorze, na różnej skali priorytetu. Te zielone, które dzieją się spokojnie, te czerwone, bardziej nagłe i też pamiętamy, układając plan dzienny, weźmy pod uwagę to, na ile dane zadania są pilne. I to tyle, jeśli chodzi o moją podpowiedź o planowanie dzienne. Mam nadzieję, że dałeś się przekonać do tego, że plan dzienny jest ważny, plan dzienny jest pomocny. On ułatwia nam po układaniu tego, co mamy zrobić, ale też daje nam motywację, dlatego że pod koniec dnia mamy przekonanie, co żeśmy zrobili. Mamy w ogóle przekonanie, że zrobiliśmy coś danego dnia. Niekiedy jest tak, że mija 2, 3, 4, 5, 10 godzin danego dnia i myślisz sobie, dzień minął, ja nic nie zrobiłem. Ale jeżeli masz plan dzienny i sobie porównujesz to, co się wieczorem dzieje z tym, co było rano, mówisz, no zrobiłem, jest dużo spraw załatwionych. Także zalecam, żeby poza planowaniem tygodniowym stosować też planowanie dzienne.